poznaniu.pl. Poznań w minutę. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwołaniu posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego w związku z wykryciem zakażeń legionellą w Wielkopolsce. Dwie osoby zakaziły się na południu Wielkopolski. Ponad 100 historycznych fotografii pokazujących nie tylko architekturę, ale także życie mieszkańców obrzeży Poznania. Wystawa Obok i Wy pozwoli przenieść się w czasie i zobaczyć, jak tereny te zmieniły się przez ostatnie dekady. Oglądać ją można w CK Zamek. Stefania Bayer, pseudonim Stefa, łączniczka z Powstania Warszawskiego, zmarła 23 sierpnia. Od dawna mieszkała w Poznaniu. W barwach swojego kraju zagrał już w 25 spotkaniach, choć przez pełne 90 występował ostatnio w listopadzie ubiegłego roku. Teraz Micha Blazić dostał kolejną szansę od selekcjonera Słowenii.